Tytuł kursu. Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Moduł. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy zawodowej. Temat. Prowadzenie akt osobowych pracownika. Na tym szkoleniu porozmawiamy o dokumentach związanych z zatrudnieniem pracownika. Należy pamiętać, iż to pracodawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 94 punkt 9a Kodeksu Pracy do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych swoich pracowników. Oznacza to, że każdy pracodawca, niezależnie od formy prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych pracowników, zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego z nich akta osobowe. Obowiązek ten jest szczególnie ważny ze względu na jego znaczenie dowodowe w przypadku sporów o roszczenie ze stosunku pracy. Pracownik ma oczywiście prawo do wglądu do swoich akt osobowych, ale nie może usunąć z nich żadnych dokumentów, gdyż może to być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a co więcej, może stanowić uzasadnioną przesłankę do rozwiązania stosunku pracy w trybie artykułu 52 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Pracy. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z zawartymi tam przepisami, akta osobowe powinny składać się z trzech części. Część A. Tu znajdują się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Część B zawiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Część C, w której gromadzi się dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby. Ważne jest, aby dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych były ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym. Ponadto każda z części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów. Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów: wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczbą fotografii, świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osoby niepełnoletniej ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów. Należy pamiętać, że pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika tylko kopie lub odpisy składanych dokumentów. Oryginałów można żądać jedynie do wglądu lub w celu sporządzenia kopii albo odpisu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.